Jako nastolatek grywałem w grę karcianą Magic the Gathering. I oprócz komponentu związanego z samą rozgrywką, w tej grze ważne było też kolekcjonowanie kart. Bo chodziło mniej więcej o to, żeby z posiadanych przez siebie kart stworzyć potężną talię, za pomocą której wygrywało się mecze, które się rozgrywało. I te karty, niektóre z nich, miały przepiękne ilustracje. To był jeden z elementów ważnych dla kolekcjonera, którym byłem. Innym było to, że niektóre karty były rzadkie albo szczególnie potężne, nawet wbrew intencji twórców tej gry. I tak sobie myślę, kiedy dzisiaj czytam pierwsze czytanie, że Bóg ma w sobie sporo z kolekcjonera. Tylko że w jego kolekcji ludzi, którzy są dookoła niego, którzy mają przyjść do niego już dzisiaj na końcu czasów, nie ma takich egzemplarzy, które byłyby mało znaczące. Dla niego każdy z nas jest wyjątkowo piękny i bezcenny. I za każdego zapłaciłby nawet bardzo wysoką cenę. A w zasadzie już zapłacił. Bo za każdego z nas umarł na krzyżu i dla każdego z nas przyszedł jako człowiek. Dzisiaj, kiedy spotykamy się z Bogiem, kolekcjonerem, pamiętajmy o to, że On robi wysiłek, żeby znaleźć nas w swojej kolekcji w końcu. Pomóżmy Mu w tym i módlmy się o to, żebyśmy na końcu czasów znaleźli się blisko Niego. Dzisiaj w Ewangelii jest jakoś eksponowana ta niezwykła cecha Jezusa, że On jest bardzo wolny w relacjach. Nie przejmuje się tym, co ktoś o Nim pomyśli. Jakby Go to w ogóle nie stresowało, ani Go nie przerażało, że ludzie będą o Nim źle mówili. I oczywiście cały czas jest pytanie o to, jak jest to możliwe, bo my też chcielibyśmy, tęsknimy za tą wolnością, żeby naprawdę nie czuć się jakoś skrępowany drugim człowiekiem. I z jednej strony dzisiaj jest taki obraz o tym, że Jezus mówi dużo o dziełach, że On się nie przejmuje tym, co ludzie o Nim mówią, bo On ma dzieła, które świadczą o Nim. Więc nawet jeśli Go ludzie oczerniają, to można od razu rozpoznać, że On jest dobry, bo dobrze czyni. To można byłoby tak powiedzieć w takim razie, że Jezus jest taki self-made man, że On jest kowalem swojego losu i to właśnie to Jego działania, ta Jego sprawczość pokazują i dają Jemu samemu pewność tego, kim On jest. Ale jest coś więcej niż to. Te dzieła tylko świadczą. Dzieła są o tym, co mówi na zewnątrz. A to, co jest w środku, to jest to, co też nam dzisiaj wyjawia Jezus. Prawdziwą niezależność od ludzi, prawdziwą wolność od tego, żeby nie być skrępowany drugim człowiekiem, jest po prostu dobra znajomość Ojca, dobra znajomość swojego Boga, tego, przed którym naprawdę jest się cały czas w relacji, jakoś takim nagim i przejrzystym. Dopiero jeśli się tam poczuję swobodnie, dopiero wtedy będę mógł się czuć w pełni swobodnie przy ludziach.